to się kameruje. Ale serio? Słońce radzi. Dzisiaj mam takie słońce, że praktycznie nie mogę patrzeć w waszą stronę. Ale my dzisiaj nie o tym. Witamy serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga i Marlena Załoga. W dzisiejszym filmie będziemy wymieniać filtry oraz oleje. Także przedstawiam wam nasz ciągnik w zupełnie nowym wydaniu. W umytym wydaniu, chciałaś powiedzieć. W umytym wydaniu. O, stoi sobie, zaprawia reczkę, worki i stoi sobie tur. Brudny. Tak, z łyżką. Patrzcie, jak Marlenka umie ładnie myć. No tutaj akurat ciężko było się dostać, także kasterka także jest gotowa. Zabieramy się do... Tutaj mamy pracę. Pakiecik. Oczywiście filtry są odpowiednio zapakowane, także w tym pudełeczku mamy tylko i wyłącznie filtry pod dany model. Dzisiaj strasznie ogólnie wieje. No i mamy przyszykowane również oleje. Oleje wiecie, firma, jakość, wykonanie i tak dalej, jak tam Dagmarka mówiła. Także mamy tutaj wszystko już przygotowane. Proszę bardzo. Wczoraj starałam się go trochę umyć. Jak mi wyszło, możecie sami ocenić. Proszę bardzo. Będzie? Musi być. No. Także ogólnie, co? Tutaj skręciliśmy sobie już błotnik i zaraz będziemy się brać. Tam Weronika będzie tam nurkować. Tak jak było w tej bajce. Nurkuj, Oli, nurkuj. No, także no. Także przejście. Mało miejsca trochę. No ty się tam tańczyć chcesz? Ty tam masz tańczyć. Będzie tańczyć. Także pani magister inżynier jest już na swoim miejscu. Paluszkami. Mam łapać korek czy nie? Bo jak nie będę łapać korek... Sobie dalej. Jak nie będę... No, słuchaj tatusia, bo jak nie... Jak nie będę łapać... Nie, jak nie będę łapać korka, to co? Korek ma złapać. To się nie wybrudzę, a jak będę łapać, to się wybrudzę. To ciekawe, Weronika. To no tak słyszysz, aż... będę czarna. Tylko proszę mi telefonu nie wybrudzić. Ojojoj, ale złapała. Złapała. I wymierzyłam idealnie, nic się nie wylało. No, cię bardzo nie wybrudziłam. O! Tym razem rękawiczki ma. Proszę bardzo. Dobra, który pierwszy? To jest Weronika Niszka. No, który pierwszy? Może ja bym proponowała zacząć od wykręcenia. No właśnie, tak planuję. Zauważcie, że filtry są zawsze tak umiejscowione, aby zawsze zapraszać serwis. Ale z racji tego, że mamy statuę takiego murzynka małego, co się murzynku patrzysz, no to nie musimy płacić za serwis. Także polecam mieć w gospodarstwie takiego murzynka, to wtedy w ciągu roku jest oszczędność. Na jednym ciągniku, a na kilku to już w ogóle. Także poniżej numer kontaktowy do murzynka. 000. 000. Także dzwońcie w kontakt... No, a, trzy, faktycznie, 3-0 na końcu. To dobrze mówię. Nie, na początku. Nie. Także faktycznie 3-0 na końcu. Weronika wykręca nam filterek. Będzie coś z tego? Będzie, tylko to utknęło. Utknęło? Serio? Tato, pomocy, Weronice coś utknęło. Co ty zrobiłaś? No wyrwałam to, bo utknęło. Dobra. Patrzcie, jak u baba ma parę w łapach, aż łańcuchy jej... Łańcuchy w rękach rozrywa. Nie, to takie... O kurde. O mo! Mama będzie zła. A co mama ma do mojej kurtki? Powie, brudas jeden wyszedł na 5 minut z domu i się wybrudził. Dobrze, pralka w domu jest. Nawet dwie. O. Jest? Czy bardzo. Cudownie. Jestem z ciebie dumna. Dobra, to teraz trzeba dobrać filtr.
To akurat nic nie trzeba dobierać, bo chłopaki tutaj z firmy HiFi Filter wszystko nam ładnie dobrali, wszystko jest popakowane, tylko Weronika patrzeć, czytać i z pudełek wyjmować. Przez dziurkę, no. Trzeba po wielkości patrzeć. Co, podejrzewasz, że to będzie to? Nie wiem, jeszcze go nie widzę. Ten jakiś za długi jest. To nie ten. Ten też na pewno nie. I ten też nie. Podejrzewam, że to będzie ten. Czarny. Jak myślisz, to ten? Czy nie ten? No, czytaj dziecko, czytaj. Tak, już się zasmarkała. Patrzcie, na wsi nic się nie zmarnuje. Miałam powiedzieć wszystko. Nic się nie zmarnuje. W lecie się człowiek to ubiera, a w zimie... A drugiego lata, czy drugiej wiosny już można sobie w to ręce wycierać. Jeszcze nie ma wiosny. No prawie już tylko dotknąć. To Jaku, ty masz ładną czapkę. A wiem, fajne te nasze czapki, co nie? No. I ogólnie, moim zdaniem, jest teraz bardzo fajny okres, pomimo tego, że jest jeszcze zimno, bo jeszcze nie ma za bardzo roboty, a można sobie na spokojnie wymienić oleje. Także jeżeli nie macie jeszcze zakupionych olej, to proszę bardzo, my korzystamy z takich. Z filtry to wiadomo, widać. No, więc możecie sobie jeszcze kupić, dobrać, założyć i być później odpowiednio przyszykowanym do sezonu. Mamy olej. No mamy, bo mamy czyściusieńki. Czyściutki, no. Mamy filtr. Mamy. Wiesz, co to oznacza? No, że trzeba go nasmarować. Ładnie paluszkiem. Jak to mówi stare polskie przysłowie, nie posmarujesz, to nie pojedziesz. No także ładnie uszczeleczka na paluszek. O właśnie. Trzeba więcej. Co będziemy żałować? I tak to idzie do jednego miejsca. Dobra. Lecimy z tym tematem. Z tym koksem, o czym ty myślisz? A, ale wieje zimno. Oj, zaraz się sam wkręci nawet. No. Zobaczysz. Ja wiem o tym, że się sam wkręci. O. Idzie na wzór. Co tam robisz? Co ty robisz? No, wkręciłam filtr. Teraz go ładnie dokręcimy. Gdzie jest mój łańcuszek? Na błotniczku. Zaraz z szyi ściągnę i dokręcę. Wszystko, co miało wykapać, wykapało. Ale ty brudna jesteś. Widać, że coś robię. No widać. Proszę, Marlenka. Później i tak ci napiszą, że udawałeś. Proszę, Marlenka. Więc się tak nie chwal, że coś robisz. Możesz się kąpać. O, murzynki są w modzie. Po tym będzie taka mięciutka skóra. Mięciutka? Polecam. A ty nawet już na twarzy masz tą mięciutką skórę. Gdzie? Masz. Mamy koreczek. Wytrzyj korek. Ja właśnie tak miałam powiedzieć. Gdzie ta twoja szmatka? Tutaj. Ty, ja cię zaraz dam. Przyniosłaś mi, gdzie ona jest. O, tam jest. Mamy bluzeczkę ładną, piękną. Piękna to ona była. Na lato. Teraz już nie jest. Na lato będzie w sam raz. Rozmiar. Weronika już w lecie obiecywała, że w tą bluzkę, którą się wycierała, będzie chodziła i widzicie. No jeszcze nie ma lata. I obiecanki. Nie ma lata jeszcze. No to jak miałam chodzić w zimie? A jak? Dobra, korek się pucuje. O, patrzcie, jak nowy. Klucz mi zna... A, tu jest klucz. Wszystko jest. Odłożyłeś na miejsce, leży. Jak wiecie, z mediów, z TikToka, YouTube'a, Instagrama, nie wiem, co tam jeszcze, jaką platformę pominęłam, trwają
u nas w sumie najbardziej zmożone protesty na granicach naszego państwa, czyli na granicy tutaj polsko-ukraińskiej, więc apeluję do Was, do rolników i nie tylko, również do przedsiębiorców, abyście wspomogli nas, rolników, którzy tam protestują, bo jednak jakby nie było, najwięcej tych protestujących rolników to są rolnicy lokalni, którzy pracują na co dzień, mają również swoje gospodarstwa, mają również hodowle, więc ciężko im jest tak naprawdę funkcjonować i jednocześnie być na tej granicy, dlatego wspomóżcie nas swoją obecnością, abyście po prostu dołączyli do nas na granicę. Jest naprawdę ciężko, w szczególności w nocy, być na granicy codziennie, aby bronić tej naszej polskiej granicy polsko-ukraińskiej, więc są różne wynajmowane autokary, busy, rolnicy zrzeszają się, jednoczą się i jadą do nas na granicę. Wy również dołączcie się i walczmy o naszą przyszłość, bo jeżeli nie zrobimy tego teraz, to później może być za późno. Protesty zaczynaliśmy już w zeszłym roku, niestety szybko one upadły. Teraz nie możemy się poddać, bo tak naprawdę od naszych działań teraz zależy to, jak będzie wyglądało polskie rolnictwo. Marlenka? Słucham. Co ty tam robisz? Nie śpi. Wkładam w dziurkę. Dobra. Mam to. Teraz poproszę o dzwonuszek. Tylko jeszcze go proszę dopełnić bardziej. Na razie spróbuj, czy nalejesz. A ty mi podałaś. Za łóżko. O nie, będzie łatwo to zapełnić. Ale jak widać, w ten sposób już teraz przed łóżką damy radę. Więc proszę to uzupełnić. No, także przydadzą się teraz trzecie niewidzialne ręce, które niestety nie chcą występować na filmie. Prawda, tato? No jest niewidzialny, no to się nie odezwie. A właśnie, to się nie odzywa. No nie możesz mi za uszko podawać, bo ja muszę za uszko opłacać. Okej. Okay. Tak jak my wrócimy do domu i tak jak był ten mem z tą małpką, która myje naczynia i ona mówi pierdzielone brudasy tylko garnuszek, szklaneczka, garnuszek, szklaneczka. Tak samo my wrócimy do domu po tej wymianie. Więc wracając jeszcze na chwilę do tematu, większość osób myśli, że my mieszkamy praktycznie na granicy, co oczywiście jest nieprawdą, ale oczywiście w miarę możliwości staramy się być razem tam ze wszystkimi innymi rolnikami na granicy. A wiecie, że bez ludzi te protesty upadną. A to jest jakby nie było problem wspólny, więc tak naprawdę jak nie teraz, to już nie będzie innego terminu dobrego do protestów i do strajkowania, a walczymy o naszą polską żywność. Sami widzicie w nagraniach, co spływa do naszego kraju, co będziemy jeść, więc to nie tylko jest problemem rolników. Proszę, Weronika. Oczywiście straty jakieś musiały być. Trochę się uwaliłam, ale to nic. Także mamy tutaj już zalany olej. Filtr paliwowy został jeszcze w międzyczasie wymieniony i teraz wchodzi Weronika, cała na czarno. Oczywiście też mówi, że no, ty jesteś taka brudna, a sama wcale nie wygląda lepiej. Tylko rękaw mam brudny. Także teraz wchodzi co? Filtr powietrza. Tatoś ogólnie poskręcał nam specjalnie błotniki. I co? Patrzcie, patrzcie jak się wspina. Tego na co dzień nie zobaczycie. Także tak. Oj, wypadł. Także oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, filtr powietrza, za co jest odpowiedzialny. I jest oczywiście odpowiednio zabezpieczony. Tak, tutaj trzeba będzie tą czapeczkę odpowiednio wyczyścić. Proszę przynieść mi czyste, nowe, znaczy nowe. Się. Dobra. Proszę. Dziękuję. A ten raz. Nie jest taki zły. Proszę bardzo. Hi-fi filtry. O, proszę bardzo, już kolejny sezon. Jakaś szmatka by się przydała. I kolejny filtr.
Proszę bardzo. Jeden już jest założony. Tak, tak, weź go tam, klepnij. Chyba siedzi. I jeszcze dekielek. A, powycierany, ładnie. Ojojoj, coś leci. Zabezpieczenie. Oj, będzie ciężko. Także zamykamy interes. Teraz będziemy wymieniać filtry, które w sumie są często pomijane, a jednak to one poprawiają nam komfort pracy w ciągniku, werka, wyciągnij go. Mowa tutaj o filtrach kabinowych, filtrach powietrza. O, proszę bardzo, tutaj mamy jeden. Kolejny od razu mi rozpakuj, bierz moją... Ale on jest taki sam. Wiem. Więc na razie... Rozpakuj. Na razie nie będzie jeden. Dobra, także tak się on prezentuje. Do poczytania. Do poduszki. Także proszę, wręczę. Dziękuję. Więc tak naprawdę to o tych właśnie filtrach powinniście najbardziej pamiętać, bo jakby nie było tym, oddychamy. O, śrubki się kręcą, same się kręcą. Proszę. O, mam. O, o! Będzie to z tego? Nie wiem. Może coś tam jeszcze trzyma? Nie. A może to się całkiem nie wyciąga, tylko po prostu... Może i tak. No. Także pokaż, czym tu oddychałyśmy przez ostatni sezon. Proszę bardzo. Było tak źle jeszcze. No, ale pokaż z drugiej strony. No z tej strony to... No właśnie. Dobrze, rzuć go. I proszę drugi. Tam może trzeba coś wyczyścić, co? Tutaj gąbeczka jeszcze jest. Gąbeczka? To gąbeczkę trzeba tam wyczyścić. Która jest w stanie... Tragicznym. Tragicznym. No ładnie, ładnie. Tym proszę bardzo, drodzy Państwo. Proszę bardzo. Oddychamy. O Jezu, tutaj ziemia wypada. O tym. Więc polecam właśnie po obejrzeniu naszego odcinka zajrzeć do swojego ciągnika i pooglądać, czym wy oddychacie. My akurat właśnie tym, ale teraz będziemy tym. No. Standardowo szmatka poszła w ruch. Na koniec trzeba by Weronikę będzie wrzucić i mnie w pralkę. Tak. Do studni możesz. Co mówisz? Do studni. Nie, bo zimno. Już w ogóle ma tak przemarznięte łapki. A jak wskoczyć do studni kręconej? Także my tutaj robimy dzisiaj najbardziej potrzebne rzeczy, ponieważ nasz ciągnik udaje się do spa. Proszę filtr. Filterek? Już. Proszę bardzo. No tak. No wiem, tylko patrzę, że z tyłu jeszcze gąbeczka jest. Ciachu ciach. Rachu ciach. I zabezpieczenie jeszcze, żeby nie zapomnieć. Żeby w trakcie jazdy nie wypadło. Trzymaj mnie. Ale dlaczego mam cię trzymać? Bo spadnę. Trzymam cię, może być? No. I wymieniamy, jak na dzisiaj, już ostatni olej, ponieważ wystarczająco już zmarzłyśmy, także jeszcze troszkę nam zostało do wymiany, ale jak wspomniałam, nasz ciągnik wybiera się do spa. Także jeszcze Werka tam trochę pokręci, wymienimy i będziemy kończyć na dziś pracę. Ale trzeba przyznać, że ten ciągnik wygląda dzisiaj stanowczo, całkowicie inaczej niż zawsze. To jest jego drugi raz, gdy nie ma na sobie tura. Weronika zakłada podwójne rękawice, żeby nie przedziurawić tymi szponami. Nie mam szponów. Nie, mam no dziurki. No, o, już porobiła. Bieda i ten. Dlatego dwie pary zakładam.
Dobra, to wracamy do wymiany, której oczywiście jeszcze nie zakończyłyśmy. Mamy oczywiście też inny ciągnik, mamy mniejszego smerfa, mamy tutaj przygotowane już filtry. Proszę bardzo, przygotowany również olej. Olej jak olej, to wiadomo. A jak filtry? Hi-fi. Co? Ale to się trzyma bardzo. Bardzo. To trzeba bardzo kręcić. Gdzie jest twój magiczny łańcuszek? No nie da rady. Teraz, tacie, teraz patrzcie się, ludzie. A tacie nie był patrzcie. Potrzebny łańcuszek, tylko sobie tu klęknął. Patrzcie, jaki, ludzie, jaka silna jestem. Ale tato sobie tutaj klęknął. Jednym palcem dotknął no i tak, tak. Nawet ja bym w to nie uwierzyła. Ale się dziecko nie. Teraz nie wybrudź. Ale ten olej jest czysty. Patrz, jaki czyściutki. Jak taki czyściutki, to po co wymieniasz ty dziecko? No zobacz. O, patrz, tak satysfakcjonujące. To jak tort. Jakbyś szybciej... Jak tort i tak czekolada spływa. To weźmy, no zobacz. Jakbyś szybciej to odkręciła, to byś się tak nie wybrudziła. A teraz będzie Houston mały problem. Ja się boję, że mi to spadnie. I poleci. To nie. Daleko nie poleci. Ale mnie obryzga. Ale jaką będziesz miała maseczkę? Ledwo co się trzyma. Ledwo co to ty kręcisz? Bo się ślizga. No tak, tak. No zobacz. No widzę. No co się pani tak marszczy? O matko. W kotlicach to nawet filtry straszą. Patrzcie. No co, na co czekasz? Słyszeliście? To jest odgłos otwierania filtra. O, proszę bardzo. Żebyście nie mówili, że dziewczyna ze wsi to nie może mieć długich paznokci. Długie paznokcie na wsi to nawet wskazane. Widzieliście? Jak brzytwa. Z taką jak się zadrze, to nie wiadomo, czy człowiek przeżyje. Będzie co z tego? Czy Weronika przed chwilą się ogarnęła, że nawet kombinerki nie zardzewiały? Widzicie, jaka bieda na wsi? Nawet na kombinerki nie stać. O, coś idzie. O kurde, zaszalałaś. Chyba tak cyk, o. Zabezpieczone, jakby tam złoto było. A może jest? No płynny, na pewno. To wygląda jak na festynach, to takie coś do piwa. Automat do piwa. No. Popatrz. I piwo nie chce się lać. O, jest! O, mówiłam, że jakby sobie więcej wypiła, to byś się nabrała? Ciągnik się napija, to będzie taki pijany. Że na zakręcie nie wyrobi. No. Aż bąbelki się stworzyły. Nie przeszkadzaj nam. My tu tak. Się... Co robicie? Gdy użytkujemy ciągnik lub też inne maszyny rolnicze, często zapominamy o rzeczy najważniejszej, a mianowicie zdrowiu. Zaraz Wam przedstawię dwa rodzaje filtrów. Celowo zamówiłam dwa rodzaje, aby Wam to pokazać. A mianowicie tutaj mamy taki tradycyjny filtr papierowy, jak zresztą widać. Taki filtr stosujemy, gdy mamy do czynienia z pyłem, takim zwykłym kurzem. Często właśnie o tym filtrze kabinowym się zapomina i się go wymienia raz na ruski rok. Wiem, że nie powinno się teraz używać tego słowa ruski, ale tak mi się powiedziało, więc ten filtr często jest pomijany, a tak naprawdę odpowiada za to, jakim powietrzem oddychamy w kabinie. Więc jest on, tak jak już wspomniałam, na takie podstawowe zanieczyszczenia, które są pobierane z powietrza, ale wiadomo, że
ciągnikiem nie wykonuje się tylko takich prac ziemnych, ale również prace związane z nawozami, zarówno takimi sypkimi, jak i płynnymi. Więc ten filtr używamy, powiedzmy na przykład, końcem sezonu, gdy nie mamy właśnie żadnych zabiegów chemicznych. A tutaj przedstawię Wam drugi rodzaj filtra. Jest to filtr, jak widzicie, szczelnie zapakowany w folii. I filtr, który tak naprawdę musimy patrzeć na czas jego użytkowania, ponieważ do 24 miesięcy możemy go użytkować. Jest to filtr węglowy i to jest już filtr bardziej ciężki niż oczywiście papierowy. Możemy tutaj sobie porównać jeden a drugi. Jest to zupełnie inne wykonanie filtra, inna specyfikacja również. Tak, on się prezentuje, nie będę go jeszcze otwierać, ponieważ my jeszcze tak naprawdę sezonu takiego nie rozpoczęliśmy. Jest to oczywiście przegląd ciągnika wstępny, ale jeszcze wrócę do tego filtra. Ten filtr chroni nas przed właśnie zanieczyszczeniami, które spływają z powietrza. Są to takie zanieczyszczenia w postaci właśnie pyłów z nawozów, zarówno tych płynnych, jak i sypkich. Gdy mamy również do czynienia na przykład z wywózką obornika, czyli po prostu filtr węglowy jest odpowiedzialny za cięższe po prostu pyły oraz zapachy szkodliwe dla naszego zdrowia. Więc tak naprawdę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to sprawdźcie, jakie macie filtry kabinowe w swoich ciągnikach, ponieważ właśnie od tych filtrów zależy Wasze zdrowie, to czym oddychacie w ciągniku. W sezonie, już teraz wiosną, tego czasu podejrzewam, że spędzicie sporo w swoich ciągnikach, więc zadbajcie o swój komfort oraz swoje zdrowie. Zachęcam właśnie, żeby zwrócić uwagę na filtry kabinowe. No i fajnie by było mieć taki zestaw dwóch różnych filtrów, zwykły oraz węglowy. Jak przed chwilą wspominałam, to nie są jedyne filtry kabinowe, które występują w ciągniku. A mianowicie, zaprezentuj Weroniko ładnie. Mamy tutaj nowy i stary filtr, także zobaczcie, czym do tej pory my na przykład oddychaliśmy. Powinno się robić to regularnie, ale głównie o tych filtrach się zapomina. I proszę jeszcze drugą stronę. No, z drugiej strony jest nieco lepiej, ale naprawdę. Jeszcze raz obróć. No, tutaj ta nakładka filcowa jednak sporo schamuje nam kurzu, ale warto tam zaglądać i takie filtry wymieniać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Także subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, klikajcie dzwoneczek. My się z Wami żegnamy. Do zobaczenia, do następnego. Pa, pa, pa! Tried to show me how to live when I was numb.